Drobny gest, duża pomoc. Straciłem psa i po prostu chciałem, żeby te biedaki tutaj miały w miarę możliwości lepiej. Dziś do zielonogórskiego schroniska dla zwierząt oprócz pana Piotra zajrzało znacznie więcej pomocników. Ludzie z zewnątrz też adoptują zwierzaki wirtualnie, wspierają portal Zbiórka na Burka i gdyby nie każda taka chociażby drobna pomoc, to my nie moglibyśmy tak sprawnie działać. To właśnie za tę nieocenioną pomoc zarząd schroniska podziękował tym, którzy w sprawy jego podopiecznych byli zaangażowani przez cały rok. Ta ekipa to przedstawiciele szkół i instytucji, które wzięły udział w akcji Psu na budę i zadbały o lepsze życie zwierząt ze schroniska. Udało nam się zebrać ponad 250 kg karmy. Dodatkowo nasze dzieci urządziły w listopadzie wypiek ciasteczek, z których na cel właśnie pomocy schroniska, na lekarstwa czy niezbędne środki do przetrwania w trakcie zimy. Ja miałam zaprojektować pluszaka, żeby można było sprzedawać i pieniądze dla schroniska zbierać. Akcja Psu na budę to jednak przede wszystkim zbiórka karmy dla podopiecznych. Udało nam się zebrać bardzo dużo karmy, nie wiem dokładnie ile. Każdy przynosił od siebie trochę i uzbierało się bardzo dużo tej karmy. Dzięki Państwa trosce zapasami udało się zapełnić po brzegi to pomieszczenie. To jest kilka ton karmy, nasz magazyn pęka w szwach obecnie, także to jest coś wspaniałego, ogromna pomoc. Za tę ogromną pomoc właśnie podziękowania w imieniu tych, którzy radość okazują w inny sposób.